Maurycy, Pieńkowski Maurycy, szef działu wydawniczego Caritas Polska. I Maurycy, słuchajcie, jest znakomity, jeśli chodzi o to, jak tutaj rozgrzać atmosferę i jak tu dołożyć do pieca. Ale też chciałem powiedzieć, że to nie jest przypadkowo. Popatrzcie, w co on jest ubrany, jakie tu ma gadżeciki. Widzicie, w związku z tym wszystko będziemy rozmawiać o tym, co i jak. Ale Maurycy, właśnie powiedz mi, co ty przygotowałeś na to, żebyśmy tutaj się jakoś rozgrzali, co? No słuchajcie, no chcieli, żebym pojechał na delegację, dali mi wolną sobotę, żebym tu przyjechał, no i tak tu jestem. Mam podobno coś opowiadać, co ten Caritas ciekawego robi na świecie, bo tak się składa, że mnie wysyłają tam w różne, no ciekawe, mniej ciekawe kierunki, ale takie, które zawsze można wrócić z jakąś historią, zdjęciem. O, słuchajcie, coś mamy, coś nie, mamy. Wiecie co, coś, bo coś generalnie z Maurycem to jest tak, że wiecie, chciałem później trochę na poważnie z Maurycem, ale chociaż nie wiem do końca, czy to jest takie możliwe, żeby było na poważnie z Maurycem. Ale dobra, czyli co? Czyli nie będzie żadnej tutaj rozgrzeweczki, tylko od razu? Co, Maurycy? Przechodzimy do rzeczy? Czy do rzeczy, czy rozgrzeweczka jakaś, co? Nie, ale widzę, że wszyscy są obudzeni i tak dalej, to... A jakich nie trzeba budzić, spokojnie. Nie, no dobra, to się ale potem zrobimy, jak będzie nudno, to was trochę tam pobudzimy. Słuchajcie, to... Dobra, tak to ja biorę XXL, czy... Nie, to jest, słuchaj, czuj się jak u siebie w domu. Dobrze. Dobrze. Absolutnie tutaj jest, o proszę, pełna proszę swoboda i tak dalej, w związku z tym Maurycy Pieńkowski, Maurycy, który jest u nas szefem działu wydawniczego i słuchajcie, chłopak, który był spokojnie, można powiedzieć, jeśli chodzi o Caritas Polska, reporter na krańcu świata, bo jak to było, w ilu krajach byłeś? No, byłem, tak sobie policzyłem, 21 krajów. No, prawda. Chciałem powiedzieć, że na wszystkich kontynentach, ale brakuje mi Australii oraz Antarktydy. No, ale tam na szczęście to, nas nie potrzebują aż tak. Ale nie, spokojnie, porozmawiamy z dyrektorem o tym, dobrze. Oczywiście. Jasne. Coś tutaj spokojnie, jakoś to ogarniemy. Dobrze, ale Maurycy, hasło Lednicy w tym roku, wracaj do domu. Słuchaj, tych parę domów różnych widziałeś. Powiedz... Jaki taki dom na ciebie zrobił największe wrażenie? No to taka historia, która rzeczywiście sobie zachowam zawsze w sercu. Jest ona też najtrudniejsza, więc może to, ciężko, że zaczynamy akurat od tej historii. To nie, to zrobimy optymistyczną historię, a potem będzie taka trudna. Dobra, optymistyczna historia to jest Dom Opatrzności Bożej. Specjalny dom zbudowany przez siostry ze Zgromadzenia Świętej Rodziny. One pracują w Zambii. I wziąłem je kiedyś do takiego swojego domu, właśnie tutaj, gdzie opiekują się tymi wszystkimi, którzy są porzuceni. W sensie, przechodzą po ulicach miasta, tutaj stolicy Lusaki i patrzą, po prostu patrzą. Jak widzą człowieka, który jest osamotniony, zagubiony, po prostu leży nieprzytomny, to one właśnie do tej osoby się udają. I ten dom jest niezwykły z tej uwagi, że po prostu tam, w tym kraju, no wiecie, jest duża bieda. I niestety nie każdy jest w stanie znaleźć takie szczęście, jakimi są te siostry. Więc tutaj jak się wchodzi do tego domu, to widzi się przede wszystkim wdzięczność wypisaną na tych twarzach. To jest dom, gdzie trafiają na przykład seniorzy porzuceni w szpitalach przez rodziny. Gdzieś tam po śmietnikach chodzących. No i taka najpiękniejsza historia, jaką ja będę pamiętał, to jest zawsze ten jeden człowiek, którego mi pokazały i powiedziały jego historię. Człowiek, który właśnie został porzucony, trafił na śmietnik, dosłownie żył po prostu w śmietniku. Senior, 70 lat, w warunkach afrykańskich naprawdę to już jest porządny wiek. I tego człowieka, takiego całego pokrytego strupami, mówią, że to był straszny widok, w jakim stanie może być człowiek. Ale tego człowieka wzięły, i pierwsza rzecz, jaką zrobiły, to wsadziły do wanny, wykąpały. I mówią, że jakby ten człowiek trochę jak z tym Jordanem, wsadziły i jakby wyciągnęły zupełnie nowego człowieka, bo wyczyszczonego, i mówią, że jak niemowlę, uśmiechnął się taki czysty, całkowicie odnowiony i przede wszystkim z wielką wdzięcznością wypisaną na tej buzi. Piękna historia i też pokazująca, jak ważne są takie miejsca, bo mamy dużo szczęścia tutaj żyć w Polsce, gdzie mamy dużo pokoju, spokoju, ale nie wszędzie tak jest. Także tym bardziej większe, wielkie jest nasze podziękowanie dla tych wszystkich misjonarzy polskich. Blisko 2000 naszych polskich misjonarzy jest tam na świecie i nie jadą odpoczywać, czy nie jadą tam po prostu sobie miło spędzić czas, tylko faktycznie jadą do tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. To jest też, wiecie, jest jak z Ewangelią. Oni przede wszystkim mają wyjeżdżać, żeby opowiadać o Bogu. Ale jak opowiadać o Bogu, który jest dobry, ludziom, którzy są biedni, wygłodniali? Jak oni mają zrozumieć, że Bóg jest dobry, kiedy oni sami nie czują tego, nie czują tego dobre na sobie? Więc oprócz tego, że mówią o Chrystusie, to przede wszystkim świadczą o Chrystusie. Właśnie biorą tego człowieka, przytulają go i nikogo nie odtrącają. To jest piękno misji.
Maurycy, jeździłeś z kamerą, dlatego trochę mówiłem, że jakby reporter na krańcu świata, jeździłeś z aparatem. Powiedz, jak pokazywać takie trudne momenty, jak to wewnętrznie gdzieś sobie ułożyłeś, co pokazać, co nie, w tych trudnych miejscach, gdzie bywałeś z kamerą i z aparatem. No tutaj najważniejszy jest ten kompas, który każdy z nas ma w środku z siebie, ten sumienie. Bo wiadomo, że chciałoby się pokazać wszystko, co najtragiczniejsze, bo podobno trudny obrazek zawsze przyciąga uwagę. Ale nie możemy też tak ten sposób patrzeć na to. Ja też nie ukrywam, że ja nie jestem korespondentem wojennym. Moim zadaniem nie jest pokazanie światu tej dramatyczności, tej tragedii. Ja mam pokazać coś trochę innego. Właśnie mam pokazać, sięgnąć po to dobro, które mimo, że są te ciemne miejsca, to zawsze właśnie chyba w tych największych ciemnościach też tym mocniej jaśnieje to, co jest dobre. Stąd też jak ja jadę tam do tych różnych kierunków, do Wenezueli, Jemenu, to zawsze jadę, żeby przede wszystkim pokazać to, co się udaje robić dobrego dla tych ludzi. Wiecie, jest coś jak RODO w Polsce, nie? Ono istnieje nie bez powodu, tak? Musimy szanować zawsze każdego prywatność, jego twarz jest jego własnością, nie naszą. Stąd też takie zdjęcia, wiecie, na ulicy i tak dalej, to też nie niesie nam takich wartości. Wartość przynosi człowiek, z którym my porozmawiamy, z którym wymienimy parę słów, przede wszystkim postaramy się zrozumieć jego historię, no i przede wszystkim będziemy się starali tej osobie pomóc. Maurycy, dobra, to powiedziałeś o tym, gdzie byłeś, to teraz takie pytanie trochę o takie najtrudniejsze momenty. Tak, to myślę, że pewnie jest też, każdy jest tego ciekawy, jak taki twój najtrudniejszy moment. Jeden z takich zawsze takich momentów, o którym trudno mi się mówi, a przynajmniej coś mi tam staje w gardle, jak to o tym sobie wspominam, to jest moment, kiedy pojechaliśmy do Ukrainy, to były pierwsze miesiące wojny. I zostaliśmy zaproszeni do domu państwa, który stał po prostu na drodze rosyjskim oddziałom. To było tam na północy, w takiej miejscowości Irpień. Mieszkańcy Irpienia są zawsze trochę zasmuceni, bo wszyscy słyszeli o Buczy, tak? Kto nie słyszał, prawda, z nas o Buczy, o tym, co się wydarzyło w tej miejscowości pod Kijowem. To taką sąsiednią miejscowością jest Irpień, gdzie doszło do równie wielkich tragedii, wielkich dramatów. No i taką historią, którą zawsze mi właśnie tutaj będzie jakoś ciążyła, czy którą będę niósł zawsze ze sobą, to jest historia właśnie tutaj rodziny, która najpierw tak pani mówiła, takie proste historie w nowym domu, tam wiadomo, no straciliśmy to, straciliśmy tamto, wiecie, ciężko się wczuć, no po prostu jak spotykacie już tego dnia czwartą rodzinę, która mówi te same historie trochę o zniszczeniu, o stracie, no to ciężko jest się pobudzić, tak naprawdę, ale wtedy ten pan, który taki jego i mąż siedział obok, on zaproponował, że on pokaże to mieszkanie, w którym żyli, które stracili. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale zniszczone, no to zniszczone, no ale dobra, jedźmy tam. Okazało się, że to był blok jak u nas w Polsce. Kojarzycie takie bloki, takie ośmiopiętrowe, zwykłe, proste, cały spalony. W sensie widać było, że ściany czarne, dziury po pociskach w budynku. Tak patrzę, no rzeczywiście, tu się nie da mieszkać. I on dalej mówi, to wchodzimy razem? Ja tak, okej, okay. Wchodzimy, widzę, patrzę, spalona klatka schodowa, wiecie, druty jakieś wystające i tak dalej. BHP-owiec czy oficer bezpieczeństwa by mnie po prostu pogonił, ale taki był moment, tak? Pan tutaj zaprasza do swojego domu, gospodarz, no trzeba słuchać, więc wchodziłem za nim. No i oprowadzał po tym swoim domu spalonym, zniszczonym. Trzeba mieć świadomość, że ten dom to nie jest tak zniszczony tylko dlatego, bo tam przeszły czołgi i zniszczyły go. Nie, to tam jak mieszkańcy uciekli, to do tych domów przychodzili ci obcy, tak? Ci, którzy chcieli przede wszystkim nakraść, wziąć swoje, a tego, czego nie mogli wziąć, podpalili, więc tam wszystko było spalone. Pan pokazywał zdjęcia na przykład rodziny nadpalone. To wszystko, czego już nie był w stanie wziąć ze sobą tam do domu, ale to wszystko, co zostało, pokazuje, że to jest dom, w którym była miłość, w którym było uczucie, w którym była po prostu rodzina. I teraz smutno panu, ale no, tego domu po prostu już nie będzie. Ten dom zostanie teraz wyburzony z uwagi na to, że jest niebezpieczny. I to było bardzo, bardzo takie mocne przeżycie, tak właśnie rozmawiać z tym panem, ale tak właśnie rozmawiać bez słów. Bo wystarczyło spojrzeć w oczy tego pana, który tu widział, gdzie uczyły się jego dzieci chodzić, tam widział miejsce, w którym karmił swoją matkę, swojego ojca. To są historie, które ciężko jest opowiadać, bo po prostu też ciężko jest przekazać to, co w tych oczach jest. Ale to jest też ten dramat, do którego my specjalnie wyjeżdżamy właśnie, żeby im pomóc. Niesiemy tam pomoc, oczywiście. Niesiemy, oczywiście. Maurycy, parę gadżetów tutaj nam przyniosłeś. Powiedz, skąd ta czapka, bo to tak...
Widać, że Wenezuela, słuchajcie. Tak jest, od wariata, od naprawdę wariata. Prawnik wariat z Wenezueli, słuchajcie, być obrońcą, być prawnikiem w Wenezueli to jest bohaterstwo. To nie jest jak u nas, że miliony monet czekają zasłane do dywany i tak dalej. To jest ciężka, ciężka robota, bo wiecie, stoicie tak naprawdę przeciwko reżimowi, który na was naciska. Ale ja miałem przed sobą takiego właśnie Bożego człowieka, który powiedział, że on ma wiedzę, on wie jak postawić na swoim i rzeczywiście po prostu pokazywał mi ludzi, którym pomagał, takimi, którzy potrzebowali pomocy w sądzie. Tamte sądy, tam wiecie, to nie ma takiej sprawiedliwości. Ale mimo wszystkiego on był tym, na kim można było polegać, wolontariusz. No i właśnie widział, że ja tamtego dnia bez czapki chodziłem, w Wenezuela 30 parę stopni, gorąco. Już którąś godzinę tam na powietrzu i po prostu zdejmuję czapkę, zakładam jej na głowę, teraz ty jesteś Wenezuelczyk, no. Także taka czapka, jak wszystko co ma na sobie, zawsze tak staram się mówić, że wszystko niesie jakąś cząstkę. To co ma na sobie... No właśnie, to a propos niesienia tej cząstki i tych historii, co masz na sobie, to właśnie tą troszkę nam opowiedz o historii tej... To bluza, koszula chyba, nie? Koszula, no to jest, tak. Wiecie, to jest okres Rwandy i tutaj nie ukrywam, chciałem wesprzeć ekonomię rwandyjską. Siostry od Aniołów prowadzą tam piękną misję, które między innymi zakładają pracownie tkackie tutaj dla ludzi, żeby mogli zarobić pieniądze na swoje utrzymanie. Stąd też jak tam przyjechałem, to na początku mnie tam pani zmierzyła, ja takie, no, okej, taki może zwyczaj lokalny, ale po prostu pani chciała mi coś ruszyć, więc zawczasu pobrała tutaj wszystkie rozmiary. Od razu mówię, że jest trudno, ponieważ Rwandyjczycy mają trochę inne postury niż my tutaj w Europie. W sensie my jesteśmy tacy no, bardzo szerocy dla nich, oni są raczej szczupli, stąd też ona tam no, tak popatrzyła, no, będzie ciężka robota, ale udało się, wszedłem. No i to jest cudowne, że też taki właśnie sposób, jak właśnie przyjazd, rozmowa, ale też właśnie choćby zakup czegoś, co robią, to jest coś, co zawsze może wesprzeć ich w tej codzienności. Maurycy, takie trochę pytanie a propos tego hasła, jeśli chodzi o lednicę, czyli wracaj do domu. Jakbyś miał tak powiedzieć o takich 3-4 domach, które na tobie zrobiły wrażenie, bo dom to jednak jest poczucie bezpieczeństwa, tak? To jest coś, co zawsze dobrze się kojarzy. Natomiast jakbyś mógł nam powiedzieć o takich 3-4 domach, które może nie do końca były domami, ale takie, które na tobie zrobiły wrażenie. No nie ukrywam, Maciej, że chciałem tutaj na początku zrobić ci taką kartkóweczkę. Miałeś coś takiego jak wiedza o społeczeństwie, taki przedmiot w szkole? Oczywiście. Tak. Pamiętasz pierwszą lekcję? Oj, nie pamiętam. Nie, może pamiętasz rysunek z każdego podręcznika, tak zwana piramida Maslowa. To jest piramida, która pokazuje hierarchię potrzeb każdego człowieka. I tak jak wiadomo, fizjologiczne potrzeby są najważniejsze, bo żeby przeżyć trzeba jeść, pić, spać. To drugą jest bezpieczeństwo, jest to schronienie i jest ten dom. Więc tutaj nie ukrywam, że też misją Caritas jest jeżdżenie i tworzenie tych domów, tego bezpieczeństwa dla każdego, żeby każdy miał takie miejsce, w którym będzie mógł powiedzieć: o, tu mi jest dobrze, ale przede wszystkim tu jestem przyjmowany, tu jestem akceptowany. I takie właśnie domy my staramy się tworzyć i do takich domów ja też często przyjeżdżam. Właśnie tutaj takich, które wspieramy na przykład przez misjonarzy. Misjonarze to są najwspanialsi ludzie, jeżeli chodzi o pracę na misjach, no bo wiecie, to są ludzie, którzy są tam na stałe. Ja tam przyjeżdżam, wiecie, 2 tygodnie, coś takiego, no to przyjeżdżam, ledwo poznam i już wracam. A tam mówimy o misjonarzach, którzy po 40 lat są na takiej misji. 40 lat, co 2 lata mają jakieś tam 3 miesiące wakacji, no ale wiecie, są tak praktycznie pośrodku obcych sobie ludzi, no ale powiedzmy, że przez 40 lat coś się da zrobić. No i tutaj te domy, o których mogę powiedzieć, które zrobiły na mnie wrażenie, no to na przykład to był wspomniany tutaj dom Opatrzności Bożej. To będzie na przykład, o, teraz jakbyśmy w Kazachstanie w lutym, to były takie jurty. Nie wiem, czy kojarzycie jurty, takie namioty pośrodku stepu, które są niesamowite, bo minus 16 stopni, a w tym namiocie jest ciepło. Niesamowite, jak oni tutaj właśnie przez te techniki, jak to koczownicy chodzili z miejsca na miejsce, opanowali do perfekcji tak zabudowę tego namiotu, że jest lekki, a zarazem ciepły. I to jest też taki dom, który wydawałby się, no wiecie, namiot, to pójdziecie tutaj na pole, zobaczycie namiot jak namiot, tak? Nic ciekawego, a tamte namioty są cudowne, w środku są dywany, wszystko jest rozłożone na ścianach. Każdy po prostu chce, żeby przyszedł ten tutaj gość i zrobił takie wow, że tak wchodzi, z zewnątrz biały, nudny, a w środku bogactwo. No tutaj
każdy dom, ludzie się starają jakoś coś od siebie dodać, prawda? Innym jeszcze domem z motywem są na przykład te takie proste domy afrykańskie. Często z suszonej cegły, robione tutaj, prawda, na słońcu, wypalają z błota i różnych innych materiałów takie cegły, ustawiają. I jak się zużyją, to po prostu wymieniają. W tym domu zazwyczaj jest naprawdę tylko palenisko i mata na boku. Łazienka, kuchnia, wszystko jest na zewnątrz. Więc to są takie proste, ciemne domy, ale takie się dobrze śpi, bo ciemno. Słuchajcie, to jest też czas, kiedy można zadawać pytania. W związku z tym proszę się absolutnie tutaj, my sobie będziemy jeszcze chwileczkę tutaj gawędzić z Maurycem, bo fajnie tutaj nam Maurycy opowiada, ale jeśli są pytania, to my tu zaraz uruchomimy jeszcze trzeci mikrofon. Aleksy, prawda? Będzie można? I śmiało, słuchajcie, proszę zadawać pytania, ręka w górę, albo ja nawet podchodzę i zadajemy pytanie Maurycemu. Czy jak są, to proszę, proszę oczywiście zgłaszać. Maurycy, tu jest dużo fajnych, młodych ludzi i tak chciałbym trochę ciebie zapytać, jak ty trafiłeś trochę do Caritasu i jak to jest pracować właśnie w organizacji pozarządowej i jaka to jest, czy to jest frajda, jak trafić? Powiedz jak... Dobra, no mówiłem, że to poważnie się nie da z nim, no naprawdę, no to przecież... Nie, no dobra, już atas na poważnie, no to zawsze wszystkim będę opowiadał, że Caritas się zaczęło od przyjaźni. Bo nie ukrywam, zawsze myślałem, że w Caritas pracują wolontariusze, tacy jak wy, tutaj ludzie z misji, tacy ludzie, którzy robią to po Bożemu, tak, że tam nikt nie będzie patrzył, gdzie to ktoś tam daje jakiś może tutaj pensyjkę czy coś. No ale kiedy kolega po prostu powiedział, że kurczę stary, ty teraz szukasz pracy, a tu się dzwoniło takie miejsce, może spróbuj tutaj zawalczyć o to. No to ja tak trochę, okej, Caritas, da się, no dobra, spróbujemy, wysyłam CV, następnego dnia prosimy o przyjście na rozmowę rekrutacyjną, przechodzę, dobrze, tutaj pan poczeka, jeszcze dyrektora. Jak ty przyszedłeś? Szybka, to była szybka ścieżka i nie powiem o czym rozmawialiśmy, to zostawmy już tutaj rekruterom to ich tajemnice. Ale tak, to była droga, która mnie zaprowadziła do Caritas, to była przyjaźń, tak? Ja z tym kolegą później jeszcze pracowałem przez 2 lata, 3 nawet prawie i to był taki dobry czas, że wiecie, inaczej jest w każdej firmie, jakikolwiek będziecie kiedyś pracować, jak się ma przyjaciela blisko siebie, to zupełnie jest inaczej. Zupełnie inaczej się tą pracę wykonuje. I tam Caritas jest takim miejscem, gdzie poznałem dużo przyjaciół, dużo ludzi przede wszystkim z takim poczuciem, że warto robić coś ważnego w życiu. Bo wiecie, dużo można robić, na przykład, żeby za dużo zarobić i tak dalej. To jest wszystko ważne, jasne. Ale takie poczucie, że robisz coś, co służy, to jest absolutnie coś, czego każdemu z was życzę. Czy to w pracy też wolontariackiej, przecież to też jest praca, tak? To są cudowne rzeczy. Trzymam kciuki, żebyśmy wszyscy razem mogli takie dobro tworzyć każdego dnia. Masz takie poczucie misji trochę, pracując w Caritas? No tak, to mi wpisali w umowę, no. Że mam przede wszystkim wypełniać tutaj ewangeliczne tutaj zadania Kościoła, ale to oczywiście jak każdy człowiek po prostu. Staram się wykonywać każdą moją pracę po prostu najlepiej jak potrafię. Akurat na początku złożyło się, że tworzyliśmy poprzez fotografie, poprzez filmy. Teraz możecie na przykład, tutaj są rozłożone te albumy, no to są takie wydawnictwa, które tworzymy, żebyście też mogli właśnie zobaczyć te historie tych ludzi. Tam zobaczycie te zdjęcia z tych moich misji, te teksty. To są wszystko prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. I staramy się też, wiecie, nie epatować kurczę tym złem, ponieważ jeżeli tego chcecie, to włączycie każdą telewizję, tam się to nakręca. Ale jak włączycie sobie tutaj, prawda, nasze media, to tam będziecie mieć jednak coś innego. Taki, no influencerzy by to pewnie powiedzieli, że to samo dobro po prostu tutaj u nas możecie na naszych kanałach znaleźć. Faktycznie zobaczycie jakąś nadzieję w tym świecie. Że tam, gdzie może występuje zło, jeszcze większa może być odpowiedź dobra. Dobra jest więcej, dobra. Takie hasło Caritas, już powiem. Dobra jest więcej, ale to jest świetne hasło. Słuchajcie, to co, są jakieś pytania? Są pytania, czy... Śmiało, śmiało. Podchodzę i zadajemy pytania. O, tam co jest? Tam widzę. Pani, skromna pani tak, tam z tylnego rzędu. Tak jest. Aniela? Leci mikrofon. Leci mikrofon. Leci. Tutaj to jest namiot, bardzo luksusowy namiot. My naprawdę mamy dzisiaj tutaj dobre nagłośnienie. Czerpmy z tego. Dzień dobry, przypadkowa pani tutaj. Dzień dobry, witamy serdecznie. Tak, słuchaj mnie. Ja mam takie pytanie, Maurycy, do ciebie. Ile trwał twój najdłuższy lot? Taka podróż do tego miejsca docelowego. Taki lot, który miał pierwotnie być, czy taki z niespodziankami? Taki i taki. Dobrze, bo tam czasami wiecie, jak to na lotniskach. Gdzieś bagaż poleci w inną stronę, gdzieś tam, prawda, wam się samolot spóźni, to taki lot kiedyś tam
Trasa była dość żmudna, długa i cierpiąca. No, powiem tak, najdalsze miejsce, do którego poleciałem, to było Buenos Aires, tak mi się wydaje. I tam lecieliśmy z przesiadką z São Paulo. Tak będzie z 14 godzin, 15 godzin. Nie najgorzej, ale pamiętajcie, że tam wszystko się udało jak zegarku. Ale taki najdłuższy lot to chyba jak lecieliśmy do... po trzęsieniu ziemi do Meksyku. Tam to trwało, jakieś straszne rzeczy się działy na tych lotniskach. Tam chyba prawie dobę lecieliśmy. Maurycy, to tak na koniec jeszcze jakbyś powiedział o jakimś takim swoim marzeniu, które masz w głowie, jakieś miejsce, które chciałbyś odwiedzić? No chciałbym przede wszystkim odwiedzić dom, który kiedyś może wybuduję. Po prostu. Nie będę wyjawiał osoby, która tutaj jest na tym namiotem. Może moja przyszła żona, może na razie dziewczyna. Także niech słucha, niech myśli, a może. Nie wypada mi nic innego powiedzieć. Jeżeli marzenie, to miejmy cenne marzenie. Nie róbmy mi tego. Także twórzmy sobie takie marzenia, takie, które są najważniejsze w życiu. Ale oczywiście takim marzeniem codziennym jest też to, żeby po prostu ludzie byli szczęśliwi. Nie tylko ty sobie, ale też ci ludzie, którzy są wokół ciebie. Jak wszyscy wokół ciebie będą szczęśliwi, jaka jest szansa, że ty będziesz miał smutną minę, nos na kwintę. Otaczajmy się ludźmi szczęśliwymi, sprawiajmy, żeby byli szczęśliwi. Maurycy, ty który raz na lednicę? No, mój pierwszy raz to... nie będę wyjawiał, ale dobra. Ostatni raz byłem w czasie pandemii. Było to dość mało osób, bo to wiecie, był taki testowy. To był 2021 rok. Tu był rozłożony taki namiot Laudato Si i między innymi tam paśliśmy owce i kozły i inne różne tam stworzonka obok naszego namiotu. Wtedy było trochę smutno, bo trochę mało osób chyba wtedy było. 5000 może czy coś, także liczę na to, że w tym roku dopiszemy. Twój drugi raz tutaj na lednicy? Czy... Dobra, niech się będzie, tak, to jest mój drugi raz na lednicy. A, no konkretnie. Wyciąga ze mnie wszystko, no dobra. No, nie ma łatwo, nie ma miękkiej gry, jak my to mówimy. Słuchajcie, jakieś pytania są kolejne? Jak coś to prywatnie, mogę gdzieś tam sobie położę się, będę sobie spał, możecie mnie budzić i pytać, spoko. Tak, Maurycy jest swój człowiek, w związku z tym spokojnie, słuchajcie, można pytać, tak, dopytywać. Jak mnie się coś tu nie udało wyciągnąć, to może wam się uda, bo czasami od Maurycego tutaj naprawdę ciężko. Ciężko coś... Ciężko mają w tej pracy, to jest, wiecie, to jest jak z tym krzyżem, prawda? Niektórzy muszą nieść ten swój krzyż. Nie idźmy tą drogą. Ale nie idźmy tą drogą, aż tak źle nie jest, słuchajcie, aż tak źle nie jest. Słuchajcie, Maurycy Pieńkowski był naszym gościem. Maurycy, dziękujemy ci. Poproszę o brawa, słuchajcie. Jakieś tutaj rozmowy kuluarowe, oczywiście Maurycy jest dostępny. Zatem słuchajcie, teraz co? Teraz pół godziny takiego chilloutu. Tutaj Aleksy nam coś fajnego zagra. Można tutaj gdzieś coś przyjść sobie powypić, coś... O, właśnie, tak, fajnie. I słuchajcie, i za pół godziny będziemy tutaj też będą u nas dwaj fajni goście, ciekawi. Bardzo was serdecznie zapraszamy, w związku z tym widzimy się za pół godziny. Będziecie, tak? No, ale nie słyszę, w ogóle słabo słychać, jak słabo. Będziecie czy nie? Tak, super, dobrze. Słuchajcie, Madzia to jest nasza niezastąpiona. Słuchajcie, można sobie, poprosimy was o zdjęcia i odznaczanie Caritas Polska na Facebooku. Słuchajcie, jeszcze powiemy na Instagramie oczywiście. Natomiast słuchajcie, oczywiście będzie tu też dzisiaj Ida Nowakowska, będzie Tomek Wolny, będzie rodzina Gomułków, będzie Kordian Schwarz, jest tutaj właśnie nasz, troszkę chcę powiedzieć, Janusz, nie chcę, żeby go tak nazywać, doświadczony, ale ja mówię, że nasz taki karitasowy gigant, Janusz Sukiennik. Poproszę o brawa, poproszę, Janusz jest tutaj. Będzie ze swoim podopiecznym Dawidem, zatem pół godzinki wracamy i się widzimy i rozmawiamy. Maurycy, dziękujemy bardzo. Dziękuję.